No, zaczynają dziś Państwo taki gospodarczy, można powiedzieć, objazd, bo od północy, można powiedzieć, niemal do południa, czyli Grudziądz, Toruń, Włocławek, okręgu właśnie tutaj toruńskiego. Trzy problemy zostaną poruszone w trakcie tych spotkań z wyborcami i władzami samorządowymi. Tak. Rozpoczynamy dzisiaj taką gospodarską wizytę w naszym województwie, ponieważ przyjechał do nas pan prezes Jarosław Gowin w ramach akcji Porozmawiajmy o programie u Ciebie. Dzisiaj, teraz jesteśmy w Grudziądzu, w południe będziemy w Toruniu, a pod koniec dnia we Włocławku. W Grudziądzu chcemy mówić o transporcie, o tym jak jest. Przedstawimy firmę transportową z polskim kapitałem. W Grudziądzu transport, w Toruniu zdrowie. W Grudziądzu transport, w Toruniu zdrowie, a we Włocławku media. No właśnie, te media tak mnie zainteresowały. Co tam takiego się dzieje? Dobrze przyjechać do Włocławka, bo tam będzie konferencja prasowa na temat mediów. Tam będzie również nagranie w lokalnej telewizji pana Jarosława Gowina, wywiad z nim. Więc zapraszam do Włocławka, będziemy rozmawiać o mediach. W Toruniu Państwo spotkają się również z prezydentem, tak? Torunia. Co to będzie spotkanie, czego ono będzie dotyczyło? Tak, w Toruniu jesteśmy zaproszeni do pana prezydenta Torunia, pana Michała Zaleskiego. To spotkanie takie kurtuazyjne, porozmawiamy też o programie, o Toruniu, o to, co go boli, jakie ewentualne problemy ma Toruń i które w przyszłości będzie można je rozwiązać. A czy w Włocławku i w Grudziądzu też takie spotkania są zaplanowane, albo Państwo próbowali się spotkać z włodarzami tych miast? To znaczy nie są zaplanowane. No z różnych powodów nie mogą być one zrealizowane.